Jak cię poznałem, to czułem się, że mogę wszystko. Czułem się, że mogę rozjebać świat. Przecież ja cię nigdy wcześniej nie uderzyłem. Trzymaj, kurwa, Beluś, co ty mówisz? Kurwa, trzymaj. Spokojnie, Beluś. Jesteśmy na barykadzie. Barykada jest, jak skurwysyn, barykada jest, man. Co robiłeś w sierpniu 44? Ujawniłeś się? Nie, przebiłem się do Warszawy, do powstania. Skąd miałeś dolary? Znalazłem. Imię ojca. I syna, i ducha świętego. Amen. Twoje pisanie może mieć duże znaczenie dla tego człowieka. Oddasz mu przysługę, jeżeli okaże się niewinny. Może jest jak dziecko, które nie wie, co czyni. Okaże się niewinny? Jest niestety podejrzany. O co może być podejrzany człowiek, który walczy o edukację ludu? Sabinciu, Sabinciu, nie ciągnij mnie za język. No to co zrobisz? Otworzę drzwi i zaproszę tu swoją żonę. A jak wejdzie, zerżnę ją na twoich oczach, aż pójdą wióry. Aż będzie suka skamlała i puści krew. A potem się zabiorę za ciebie. Jaki ty kurwa głupi jesteś, Marianek. Nie widzisz, że ona jest jak dziecko? Dzieciaki cię rajsują? To ci zaraz kurwa pokażę, co się robi z dzieciorochami. Co ty paralityk jesteś? Jak ty to robisz? Czego tak? Po co robisz tak szybko? Po co? Spokojnie, tak? Łapiesz! Robisz dwa kroki! Przepraszam. I teraz patrz. Zjawia się seksowna pacjentka z jednym życzeniem. Wskoczyć ci do łóżka. A ty co robisz? Zakochujesz się w tej porąbanej dziwce. Why are you doing this? Because I like it. And I can. You're disgusting. I know. Now please leave.